Witamy w kolejnym odcinku z Gruzji. Przez pewien czas byliśmy uziemieni nad jeziorem w Tbilisi, więc postanowiłem wykorzystać ten czas i wymieniłem półkę, na której stał zbiornik z wodą. Podczas gdy ja ciężko pracowałem, baba oczywiście poszła się bawić. Znalazłam w internecie, że dzisiaj odbywa się przedstawienie gruzińskiego tańca. Ja strasznie chciałam to zobaczyć, ale nasz samochód cały czas jest zepsuty i jesteśmy uziemieni. Ale mówię, nie odpuszczę, muszę się tam jakoś dostać. Wyczytałam, że tutaj z centrum Tbilisi odjeżdża bezpłatny minibusik, dokładnie do tego ośrodka. Ja jak rozumiem, to jest jakiś dom kultury czy coś takiego. Postanowiłam wziąć taksówkę i dojechać tutaj do centrum. Serce tak mi wali, bo wiecie, już człowiek się tak odzwyczaił od tego, że gdzieś jeździć jakimś transportem publicznym, wszędzie tym samochodem i człowiek już tak trochę zdziczał najnormalniej w świecie. No ale udało się, dojechałam i nawet udało się znaleźć to miejsce zbiórki. I tutaj widzę, już ludzie się zbierają, więc będzie bardzo fajnie. Thank you.
Koczujemy tutaj już 3 tygodnie. Ja nie wiem, ten czas tak leci, że po prostu trudno uwierzyć. Ale jest coraz fajniej. Tak naprawdę rzecz biorąc, na początku żeśmy się martwili, jak to będzie. Takie miejsce, nie możemy się ruszyć, ale nie jest tak źle. Uwaga, tam na drzewku jest worek. No niestety, takie kwiatki tutaj na drzewach rosną. Do sklepu mamy 7 km, tak więc niedźwiedź pomyka na motorowerku i jest fajnie. Jak pogoda nie dopisuje, to bierzemy taksówkę 10 lari, to jest około 12 zł, tak więc nie koniec świata. Więc nie jesteśmy od świata odcięci, jesteśmy nad pięknym jeziorem, w którym codziennie się kąpiemy, a przynajmniej ja się codziennie kąpię. Woda jest lodowata, ale to nie szkodzi, bo zimna woda zdrowia doda. I mamy nowe dziecko. No chodź tutaj, pokaż się, no chodź. I ona się oswaja. Na początku ona się strasznie bała po prostu dotknąć i chodź, no nie bój się, nie bój się. No chodź, 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 chodź. No pokaż się, no pokaż się. Pokaż, no nie chce się nam pokazać, bo się boi. Ale zaraz Wam pokażę, jak się bawi z Belą. Przefantastyczna dziewczyna. Łapkę daje. Skończył nam się gaz w butli i nawet korciło nas, żeby zrobić cały odcinek o tym, jak szukamy gazu w Gruzji, bo to pewnie nie lada wyzwanie, prawda? I koniec świata. Ale my żeśmy stwierdzili, że po prostu to są banały i my takich rzeczy nie chcemy pokazywać. Radzimy sobie w każdej sytuacji, jak nie tak, to inaczej, zawsze można sobie poradzić i nie ma problemu. Tą kozę bardzo często używamy po prostu wieczorami, gdy jest chłodno, żeby się ogrzać. Czasem grzejemy na niej wino, a jak trzeba, to jak widać, można też ugotować zupę. Thank you.
Potem było już naprawdę nudno, więc jednego dnia wynająłem Moto Africa Twin na 3 dni. Zawsze chciałem go przetestować i zastanowić się, czy warto go kupić. Najpierw pojeździłem sobie sam, a potem pojechaliśmy razem na wycieczkę. No, zwiedzanie z Bellą to różnie nieraz wygląda. Teraz weszliśmy tutaj na całą grupkę, dużą rodzinę wespańskich psów i jak widać wzbudza duże zainteresowanie. Coś ciekawszego się dzieje. To była kiedyś, nie wiem czy mnie będzie słychać przez te psy, to była kiedyś stolica Gruzji, ale została stolica przeniesiona do Tbilisi i zostało sobie tutaj to piękne miasteczko. Miasteczko jest ciupeńkie, naprawdę bardzo malutkie i chyba muszę wszystko powtórzyć gdzieś w jakimś innym miejscu. To była kiedyś stolica Gruzji, ale później przeniesiono ją do Tbilisi. Teraz zostało to po prostu bardzo popularne turystyczne miasteczko. Jest zaledwie 20 km od Tbilisi, więc przyjeżdża tu bardzo, bardzo dużo turystów. Co widać właśnie po tych straganach, które tutaj po drodze mijamy. Stragan na straganie, po prostu całe straganowe ulice dookoła katedry. Ale fajnie, czysto, schludnie, zadbanie, przyjemnie. Miło dla oka, polecam. Jest to bardzo, bardzo popularne miejsce, co widać, tak? Przyjeżdżają tu wycieczki i można sobie też wziąć takiego przewodnika. Tam jedna pani nas nagabywała, 3 razy się pytała, czy nie chcemy przewodnika, ale my to aż tak to nie jesteśmy tutaj. Można sobie poczytać o historii w przewodnikach w internecie czy papierowych, obojętnie. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę warto, warto zajrzeć, pochodzić. Dookoła przepiękne miasteczko, fajna twierdza, robi wrażenie i w środku naprawdę jest bardzo, bardzo klimatycznie. Dzień dobry.
Romani. Adhar. Melezo. Nite. Persiko. Persik, znajte. Возьми. Персик. А и вот это. Белла. Белла. Белла, белла. Белла, не. Не, то нам выстачи на пол. Би милк. Би даст. It's a poor eyes, recruit, poor heart, poor blood. No, one spoon every morning. Persiko i wódka. Nie ciecie. Co tu trzeba zjeść? Eta dryndamy. Aha, przepić i zjeść i przepić. Trzymaj ty. No. Aż nie do wiary, że w takim małym miasteczku żeśmy się zgubili i szukamy teraz naszego parkingu. Nie zaznaczyliśmy, zawsze zaznaczamy, ale to taka mała dziura, to po co? I teraz szukamy. No to tam zawrócisz, tam gdzie jest szerzej.
dlatego że tutaj też nie mamy za dużo miejsca, bo jest urwisko. Osunęła się. Widzisz, jak ta ziemia jest taka, osuwa się. No. Субтитры сделал DimaTorzok.